Po 3 latach, kochani, powracam znów do Białodębów, by tam stawić znów czoła leśnym ostępom i zobaczyć, co też kryje się między drzewami. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Przed wami w bezsenną środę gałęziste Artura Urbanowicza, przepyszne zjawiskowe wznowienie od wydawnictwa Vesper za zjawiskową równie okładką autorstwa Dawida Boldysa. To przepisane od nowa i przeredagowane od nowa wznowienie tej właśnie oto debiutanckiej powieści Artura. No i słuchajcie, poprawił co nieco tu, poprawił co nieco tam i w ten sposób tak trafia do nas ta poprawiona nowa wersja. No i ja wam zaraz opowiem co i jak z gałęzistym. Ale słuchajcie, kto jeszcze nigdy nie czytał gałęzistego, również może oglądać, dlatego że tym samym przypomnę wszystkim fabułę, przypomnę czy straszy, no a dopiero potem powiem całą resztę. Para studentów, Tomek i Karolina. On wcale nie chciał wyjeżdżać na jakieś odludzie na Suwalszczyznę. Ona natomiast wie, że ten wyjazd jest już ich ostatnią szansą w ich rozpadającym się związku. A jednak już od pierwszej chwili wszystko idzie nie tak, jak powinno. Zabukowana kwatera okazuje się być zamknięta, natomiast nowe miejsce, ich nowe lokum w otoczonej puszczą wiosce zwanej Białodęby jest co najmniej interesujące. Karolinie cały czas się wydaje, że ktoś ją obserwuje, natomiast Tomek trochę za często spogląda w kierunku ponętnego ciała i gospodyni. Ona wierzy, że coś tutaj jest bardzo nie tak, jak powinno być, on natomiast wszystko bierze na rozum i uważa, że jest jak jest, po prostu. Szkiełko przeciwko sercu, siła przeciw wrażliwości, pogańskie wierzenie przeciw chrześcijaństwu, a temu wszystkiemu, temu pojedynkowi z perwersyjną radością przygląda się las. Czy owy las wypuści jeszcze kiedyś Tomka i Karolinę ze swoich szponów? No to czas na priorytetowe pytanie bezsennych śród, czyli czy straszy, czy gałęziste Artura Urbanowicza straszy? No pewnie, że straszy i to nie tylko dlatego, że niektórzy, tak jak ja na przykład, cierpią na niejaką dendrofobię i boją się drzew, chociaż przypuszczam, że to jakby wzmaga cały ten strach i jeszcze bardziej wzmaga całą atmosferę, która zawiera się w tej powieści. No właśnie atmosfera, dlatego że gałęziste straszy przede wszystkim malowniczą, niezwykłą, liściastą atmosferą osaczającego nas powoli lasu. Lasu, który jawi się tutaj jako wszechmocna potęga natury. Lasu, który jest jednocześnie tajemnicą, ale lasu, który jest przede wszystkim wrogiem. Tym bezwzględnym wrogiem, który nie odpuszcza, ale który niszczy i zabija tego osaczonego zielenią, zgłodniałego, zabłąkanego wędrowca. Artur wykorzystuje w tej powieści słowiański folklor, ale robi to znów na swoją własną modłę, mieszając te wszystkie baśniowe, legendarne elementy z motywami rodem z klasycznego horroru. Dzięki temu właśnie czytelnik daje się trochę tak omamić całej tej historii, daje się jej zahipnotyzować i wciągnąć w jej odmęty, no i w końcu wreszcie przerazić. No dobra, a jak w takim razie poprawione gałęziste ma się do tego gałęzistego, debiutanckiego gałęzistego sprzed lat? Wtedy te 3 lata temu zarzucałam Arturowi, że daleko jest mu jeszcze do tej językowej perfekcji, daleko jest mu do literackiego kunsztu, na przykład Algernona Blackwooda. Również doczepiłam się do warsztatu językowego, ale po tych 3 latach, po tej całej redakcji, po tych wszystkich zmianach, w końcu mogę wam powiedzieć, że gałęziste, takie jak jest teraz, wreszcie stało się taką powieścią, jak być powinno. 3 lata temu ta powieść miała potencjał, a teraz po tych 3 latach i wszystkich poprawkach ten potencjał osiągnęła. A to wszystko jest również zasługa redakcji, doskonałej redakcji, bardzo profesjonalnej i sprawnej Krzysztofa Grudnika. W końcu można tę powieść czytać bez przystanków, bez żadnych przerw, jednym tchem, a nie tak jak bywało te 3 lata temu, że trzeba się było zatrzymywać na niektórych fragmentach i no tak trochę chichotać z zażenowania, bo tak było przy poprzednim gałęzistym. Nowe gałęziste stało się po prostu idealną powieścią grozy. Nic dodać, nic ująć. I powiem wam, że już po Inkubie, już po Grzeszniku, to właśnie gałęziste chyba wciąż pozostaje moją najulubieńszą powieścią Artura. Jeśli jeszcze gałęzistego nie znacie, to powiem wam tak, koniecznie czytajcie, no i zanurzcie się w tym całym zielonym królestwie, które tutaj na was czeka. Kto jednak gałęziste już czytał,
to po tych 3 latach może jednak się skusić na to zjawiskowe wydanie i przeczytać raz jeszcze, tym bardziej, że ja tutaj jestem patronem tego owego gałęzistego. No i polecam Wam po prostu serdecznie. No i pięknie będzie wyglądać na półce. Warto było powrócić po tych wszystkich latach do Białodębów. No i słuchajcie, ja się znowu diabelnie wystraszyłam, bo te wszystkie drzewa, ten las, brrr. Dajcie mi koniecznie znać, jak wyglądają Wasze wrażenia z lektury. Czy czytaliście gałęziste jeszcze w tej poprzedniej wersji, czy czytaliście już może to nowe gałęziste, albo czy będziecie czytać. No po prostu dawajcie znać, jakie są Wasze wrażenia z tamtej lektury, w porównaniu. Piszcie, piszcie koniecznie. A ja teraz razem z wydawnictwem Vesper zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz gałęzistego do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: co się kryje w krzakach? Popuśćcie wodze wyobraźni i odpowiedzcie mi na to pytanie, czyli co się kryje w krzakach, w leśnych krzakach. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzu pod filmem. Konkurs trwa do 15 grudnia, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Piękne jest to nowe wydanie gałęzistego, do tego ta redakcja, naprawdę coś świetnego. W końcu gałęziste jest taką powieścią, jaką powinna być. No i słuchajcie, w środku jeszcze mamy taką oto zakładkę, cudownie mroczną. Wam nie powiem, kto to jest na tej okładce, ale no to się dowiecie, jak przeczytacie. I w ogóle w środku ja Wam zapomniałam jeszcze pokazać, że są, uwaga, ilustracje. Ilustracje autorstwa, już Wam mówię, bo zawsze zapominam, Michała Loranca. Takie mroczne, czarno-białe, przepiękne ilustracje. Słuchajcie, naprawdę warto. No to jest naprawdę cudeńko. Moja najulubieńsza powieść Artura. Tak, mogę to powiedzieć. Tak, to jest moja najulubieńsza powieść Artura. Po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na 101 horrorów, które warto, trzeba, można przeczytać przed śmiercią. Zaglądajcie tutaj, a jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. O horrorze na Wielkim Buku mówimy tutaj co środę, bo środy są bezsenne. Jeśli Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!